Także widzicie Państwo, no, radio Conchita, Tok FM Euro Conchita nadaje w dzień i w nocy. Wbrew pozorom ciągle jest. Wbrew pozorom, proszę Państwa. Audycje są. Nie tylko w nocy, ale i w dzień. Jak gdybyście jeszcze o 5 rano nawet przycisnęlibyście, to jest. O 5 rano, gdybyście Państwo przycisnęlibyście, to jest, to jest. Także zapraszamy Państwa, zapraszamy do słuchania radia. I do czytania psalmów zapraszamy. Także niemodne to słowo jest już. Wiadomo, to jest. Sie fielen eine stille Gasse, doch trat sie eine Mädchenrasse und stellte sich die Frage, sagt man sie im Chor. Das Lied sprang in die Ohren und ging nicht mehr auf den Blog, denn jedes Mädchen nahm es mit nach Haus. Dieses kleine Lied fing alle, alle Menschen, die es rühren, und es fing sie vor zu lächeln, so wie wir. Und sie das Lied auf. Und folgte jedem ganze Städtchen. Und irgendwann sprang er dann um die Kleine an. Sie konnten sich nicht entscheiden, da sprang das Lied zu beiden. Nun tanzten sie tief in die Nacht hinein. Dieses kleine Lied den Abend, alle Menschen, die es hören. Und es fing sie vor zu lächeln. So wie wir. Und sie tanzten auf ein Lied. So sangen es bald alle Leute, weil dann dieses Lied berühmte. Der Kinder ein Blick auf ein Stück vom Glück zu rief. Auch du musst es probieren, dann wird's nur selber spüren. Ein kleines Lied zu verstehen, das macht so. Check it out.
witamy. Nieuczciwą konkurencję przede wszystkim. A co to jest w ich pojęciu ta nieuczciwa konkurencja? Otóż... Proszę Państwa, my jak najbardziej chcemy tę Rysię podrobić, tę wariatkę. Jak ją tu podrobić, tę Rysię? No, jadłam wczoraj cały dzień, nawet żarłam. Myślałam, że będę gruba. Patrzę, nic z tego. No co tu zrobić, żeby te Rysie? No, kapelusze. Dobrze, kapelusze będziemy zakładać. Kapelusze. Może żyć, a szybciej niż nie tak chciałbym mieć. A możesz mieć, a wszystko czego, czego tylko chcesz. A każdą myśl zamień pozytywne słowo. Słuchaj, słuchaj, bo zabawnie tak oddychać przez ruchowa sobie. Cudownie tak rozmawiasz bez niemiłych wspomnień. A każdy dzień mówi nam coraz więcej. Słuchaj, zaufaj sobie jeszcze raz. Pokaż, na co cię stać. Kup sobie Biblię, by nie jeden raz ją czytać. Słuchaj, aby ze słuchania być zbawionym. Słuchaj, czytaj, słuchaj, czytaj, słuchaj, nie jeden raz. Piosenki dla staruszków. Warszawa jest już stara, Europa jest stara, stary tramwaj, stara wiara, stary papież, a Ameryka to nie ma jeszcze nawet 300 lat. Także jest Warszawa. Czym jest Warszawa? Dla wszystkich pięknych panien i przystojnych kawalerów. Ręce w górę! Będę staropanną. Będę śpiewać kolędę.
wszystkie biednych panien i przystojnych kawalerów. Ręce w górę! Raz, dwa, trzy, yeah! Będę kawalerem, aż do końca świata. Nie zostanę księdzem, jak by chciał mój tata. Będę kawalerem, to mi się opłaca, żeby ciemną nocą dziewczyny obracać. Będę kawalerem, aż do końca świata. Nie zostanę księdzem, jak by chciał mój tata. Będę kawalerem, to mi się opłaca, żeby ciemną nocą dziewczyny obracać. Dobrze, okej, okay, nad Wisłą, proszę Państwa. Witamy, proszę Państwa. Stadion Narodowy i Sylwester, proszę Państwa, tańczony, śpiewany. Witamy. Pozdrawiam. Stare zespoły. Dla staruszków. Dżem, zapraszamy. No kasa chorych mogłaby przyjechać z Anglii, Ameryki Białystok, ale były dżem i co jeszcze było? Jakieś takie tłustości zewrzące. Takie tłuste, proszę Państwa, lochy. Lochy, nie wiem czy Państwo macie, one mają na tych tłustych dupach paski, bo to są żebraczki te lochy. One mają ogonki, a na ogonkach mają antenki takie, że mają kontakt z Rzymem, do papieża. A tu jakaś żydowska płaczka śpiewa, smutaska. Także zakrętów jest dużo, ale to nie o to chodzi, bo tu zawsze nie będą punktualnie jeździły. Po prostu bleble, kukuryku na pętli i potem wszystkie naraz jadą. Janek też raz tu chciał przeskoczyć przez Saską i za cztery samochody jechały. Takie czerwone. Czerwone potwory. Ładny głosik ma, taki swobodnie się śpiewa. Nie, nic się nie wysila, nic nie tego. Śpiewa, tak podśpiewuje naturalnie. Tak, dobrze przechodzi z akordu na akord. Bez problemu. Nic z problemy. Piosenka, no, dałam sobie z akordami, że wiesz. A to bardzo trudne, to trzeba naprawdę tanie. Jak ktoś śpiewa sztucznie, to ma utrudnione zadanie. Bo wtedy łatwiej sfałszować. Także Rodowicz jest geniuszką, bo jak ona śpiewa sztucznie, to sztucznie na zakręcie coś przelecieć, to nie jest łatwo. Ona jest perfekcyjna. Tak, tak. Podobnie jest też ta gruba Zagórzanka, która też śpiewa perfekcyjnie. Proszę Ciebie, momentami właśnie, że sztucznie, a ja lubię, jak to śpiewa naturalnie, bo wtedy, no, opera jest od tego, że albo by się rozpłakać, albo żeby się rozzłościć, no, rzewność, wszelkie te uczucia w operze są bardzo uwypuklane, także, proszę Państwa, no, Zagórzanka raz śpiewała tę Halkę, to się wszyscy też tu w Warszawie zastanawiali, dlaczego ta Zagórzanka śpiewa Halkę, skoro ona jest gruba jak beczka. No i proszę Państwa, jak ona biegnie do tego jeziora, to ci moi koledzy
podstawili jej, proszę bo tam zawsze jest materac, jak ona biegnie w ostatnią arię. Jakże bym miała, Jaśku, mój drogi, da, 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 da. I ona to zaśpiewała i biegnie, biegnie, skoczyć tam z góry, proszę Państwa, do tego jeziora i tam były poustawiane materace. I proszę Państwa, ci koledzy pozabierali te materace i ona jak skoczyła, jak gruchnęła, proszę Państwa, i było słychać w każdym miejscu w Teatrze Wielkim, no bo oni mają scenę wielką, ale nie mają najwięcej miejsc na świecie. I wszyscy słyszeli i cała Warszawa gruchła, czyli gruchnęła, proszę Państwa, śmiechem, jak Zagórzanka sobie nogę połamała, bo że skoczyła na deski, proszę Państwa, i taka pura tych gnatów, jak runęła, no to już ona nie śpiewa teraz, nie śpiewa już. Ona się, proszę Państwa, się zbuntowała na cały Teatr Wielki. Jak takie sztuczki, to, on, to ona woli już tych Arabów. I pojechała gdzieś, proszę Państwa, do tamtych krajów. Nie wiem, w co ona tam wierzy, bo ona dostała, proszę Państwa, od nas książkę, tą czerwoną, jak papież. You can live forever in paradise. Zagórzanka Barbara. A jeszcze musicie Państwo widzieć, że Zagórzanka to bardzo ściśle trzymała w Teatrze Wielkim z tymi pedałami, z homoseksualistami, no z lesbijkami, to nie wiem, ale z takimi różnymi szurniętymi. Zagórzanka, tak, tak, tak. I może ją tam dobrze zgwałcili.